Dzisiejszym tematem naszego podcastu, mojego podcastu, jest temat soi. Będziemy starały się z moją gościnią odpowiedzieć na pytanie, czy soja jest zdrowa i czy warto ją jeść. Myślę, że jest to pytanie dosyć istotne w kontekście przechodzenia coraz większej liczby ludzi na wegetarianizm, na weganizm, ale też po prostu ograniczenia mięsa. Myślę, że w tym jadłospisie wielu osób, które decydują się właśnie na ograniczenie mięsa przede wszystkim, Zaczyna się pojawiać soja. No i to jest pytanie w sumie, czy to dobrze, że ją jem? Dlatego, że jest tyle mitów w internecie i w social mediach, które są też przez cały czas powielane, które dotyczą tego, że mężczyźni, którzy jedzą dużo soi, będą mieli piersi i urowną im piersi. Albo że kobiety, które jedzą dużo soi, zachorują na nowotwór piersi. Więc no pytanie, ile w tym prawdy? Będziemy się opierać na badaniach naukowych. i Myślę, że to będzie ciekawy też i ważny odcinek. Podcast Pauliny Górskiej. Moją gościnią jest Iwona Kibil. Cześć, Iwona. Cześć. Znamy się już od dawna. Iwona jest dietetyczką, specjalizuje się w diecie roślinnej i od lat udowadnia, że ta dieta może być zdrowa i smaczna. Ma ponad 10 lat doświadczenie w pracy z pacjentami na dietach roślinnych. Jest też edukatorką żywieniową i autorką książek. I przyznam, że jakiś czas temu, kiedy postanowiłam zmienić coś w swoim jadłospisie, w swojej diecie, i miałam poczucie, że ona totalnie nie jest zbilansowana, to był kilka lat temu, zgłosiłam się do ciebie Iwona i trochę pracowałyśmy nad tym moim jadłospisem. I pamiętam, że to, co mnie chyba najbardziej szokowało podczas naszych spotkań, to to, że no, twoim zdaniem w mojej diecie brakowało, brakowało soi. W tym czasie też nie jadłam mięsa, nadal nie jem mięsa. I to było dla mnie właśnie takie, no, no ale jak to? No, jem jakieś tam strączki, no, ale w sumie jak sobie zbadałyśmy, ile tych strączków jest, w tygodniu nawet, nie dziennie, to okazało się, że jest ich mało, po prostu za mało. I zaproponowałaś soję. Więc od tego właśnie wyjdźmy. Dlaczego proponujesz soję swoim pacjentom i dlaczego w ogóle w tej twojej edukacji codziennej, żywieniowej, do osób, które ograniczają mięso, ta soja się pojawia? Dlaczego to jest Twoim zdaniem ważne? Dzięki za, e, dzięki za przedstawienie i za zaproszenie do podcastu. E, ja może zacznę od tego, że ja nie proponowałam jedzenia większej ilości soi, tylko białka. Okay. E, ale soja jest świetnym źródłem białka. I e, też niektóre produkty sojowe są świetnym źródłem takiego białka lżej strawnego. I chodzi o to, żeby, że, że na przykład w jadłospisie osób, które nie mogą z jakiegoś powodu jeść dużych ilości strączków, e, produkty lżej strawne sojowe będą świetnym źródłem białka i jednocześnie nie będą powodować dolegliwości. E, takich dolegliwości jelitowych, o których jeszcze pewnie będziemy dzisiaj gdzieś tam później mhm. e, mówić. E, więc chodzi o to, że. Te produkty, jak dodamy do naszej diety, możemy zwiększyć ilość białka, dobrze się czujemy po, po posiłkach, no i jednocześnie nasze posiłki są po prostu pełnowartościowe. Okej, okay, a kiedy mówimy o tym białku, to o jakiej zawartości białka mówimy w temacie soi? Ogólnie soja jest świetnym źródłem białka i właśnie w porównaniu do innych nasion roślin strączkowych ma więcej białka, ponad dwukrotnie więcej białka. Ma też więcej tłuszczów, wielonienasycone kwasy tłuszczowe głównie i mniej węglowodanów. Dlatego właśnie soja jest takim powiedzmy, że dużo lepszym źródłem białka od innych nasion roślin strączkowych co nie znaczy, że my musimy koniecznie ją mieć w naszej diecie, ale pewnie o tym też jeszcze będziemy rozmawiać. Ona jest świetnym źródłem białka, bo ma komplet niezbędnych aminokwasów, które musimy w ciągu dnia spożywać. W innych nasionach strączkowych nie mamy takiego kompletu. Co nie znaczy znowu, że my musimy ten komplet zawsze mieć w posiłku, tylko po prostu no, jest jednak, ma tą wyższość pod kątem białka w porównaniu do innych strączków. No tak, no bo pamiętam, że jak do Ciebie przyszłam z tym zamierzeniem poprawy tej mojej diety, no to faktycznie miałam problem ze strączkami wówczas i tymi zaproponowałaś też sobie też właśnie z tego powodu. No, i gdybyśmy sobie przeszły do tego punktu, dlaczego? Czy w ogóle my możemy powiedzieć, że soja jest lepszym źródłem białka od naszych lokalnych, lokalnie dostępnych strączków? No bo możemy już lokalnie sobie pozyskiwać soczewice, na przykład z Mazur, z upraw ekologicznych też na, na przykład na, nawet na, z takim rolnikiem, który w ten sposób uprawia soczewicę swego czasu rozmawiałam, więc to jest możliwe. I w jakich sytuacjach Soja jest lepsza niż jest soczewica. Może wcale nie jest lepsza, nie powinniśmy tego wartościować. E, już tłumaczę. E, właśnie będę się trzymać cały czas e, tej strawności i. Mm przyswajalności, strawności i problemów jelitowych, bo to jest akurat tutaj taki, taka kwestia, która jest najbardziej istotna e, i pod kątem spożycia białka, i pod kątem um, zjedzenia większej ilości strączków. Ale może najpierw zacznę od tego, że ludzie obawiają się jedzenia nasion strączkowych właśnie ze względu na wzdęcia, gazy problemy mhm. jelitowe. Dużo się na ten temat mówi i ponieważ, e, ponieważ ogólnie strączki są znane z tego, że mogą takie, takie dolegliwości powodować, no to większość osób ogranicza gdzieś tam strączki w diecie, że no, po prostu nie chce mieć tych problemów, tak? Niestety ale niestety, dlatego że te same, te same produkty, które te dolegliwości powiedzmy jelitowe powodują, też mają bardzo korzystny wpływ na nasz organizm. Bo tutaj chodzi o błonnik, tutaj chodzi o fruktooligosacharydy, o takie niestrawne cząstki z produktów, które, którymi się zajmuje nasza mikrobiota jelitowa. I pod wpływem mikrobioty jelitowej w jelitach wytwarzają się związki bioaktywne, które są przeciwzapalne. Dzięki temu mamy ochronny wpływ na wiele chorób, dietozależnych. No i tak jak mówię, że to są korzystne rzeczy, nie musimy się ich bać. Jeżeli to też, że jeżeli ktoś nie jadł wcześniej nasion strączkowych i e, obawia się e, jedzenia ich e, ze względu właśnie na te dolegliwości, to najpierw polecam spróbować ich, tak? I tutaj z posoczewicy mogą się ludzie świetnie czuć, po fasoli mogą się świetnie czuć, e, tylko po prostu właśnie są te mity związane z, z tym, że no będziesz się czuć źle, tak? Natomiast jeżeli chodzi o produkty sojowe, to tutaj niektóre z tych produktów sojowych będą lżej strawne, bo mają mniej tych związków. E, to zależy od procesu produkcji. Na przykład tofu, ym, tofu Twarde, czy na przykład tempek, będzie mieć mniej tych cukrów fermentujących, um, co znaczy, że my możemy zjeść je w większej ilości i nie będziemy odczuwać tych daligliwości. To jest szczególnie ważne dla osób, które z jakiegoś powodu um, gdzieś tam no, mają problemy jelitowe, na przykład zespółita nadwrażliwego, um, mają problemy ogólnie z przyswajalnością składników odżywczych. To jest mniejsza grupa osób, tak? natomiast um, to jest ważne dla tych osób, bo mogą sobie w ten sposób dostarczyć większych ilości białka. Więc jeżeli y, ktoś, tak jak ty, miałaś problem z tym, żeby trawić strączki, y, jeżeli ktoś ma taki problem, proponujemy produkty sojowe z tych grup, które mają y, mniejszy udział cukrów fermentujących, no i wtedy... No, możemy zwiększyć ilość białka i czujemy się po tych produktach bardzo dobrze. A jeszcze sobie myślę, że ważne, żeby zrobić taki krok w tył i powiedzieć, dlaczego my w ogóle potrzebujemy jeść to białko i ile tego białka powinniśmy jeść, żeby móc powiedzieć, że ta dieta jest zbilansowana, jest dla nas zdrowa, jest dla nas dobra. Białko jest niezbędne do wszystkich procesów tak naprawdę w organizmie, do pracy enzymów, do budowy mięśni, do, do tworzenia krwinek czerwonych, tak? no bo po prostu wszystkie nasze procesy w organizmie są skupione też na białku. Układ immunologiczny, tak, to wszystko ma tutaj znaczenie bardzo duże, tak, więc no, białko jest niezbędne dla naszego organizmu. Osiem aminokwasów musimy spożywać z dietą, nie jesteśmy w stanie ich syntetyzować w organizmie dlatego one się nazywają aminokwasami egzogennymi. No i powinniśmy spożywać około kilograma białka na kilogram masy ciała. Znaczy, około grama białka na kilogram masy ciała. Mhm. Z reguły spożywamy więcej, natomiast osoby na dietach roślinnych jedzą białka mniej i sugeruje się, żeby jadły te osoby trochę więcej ze względu na niższą strawność białka. Okej, okay, czyli jeśli ważymy około 65 kg, to dziennie powinniśmy spożywać około 65 g białka. Plus, minus, bo tak naprawdę trochę mniej niż gram białka na kilogram masy ciała, tak? 0,8, 0,9. Natomiast ja to tak zaokrąglam do jednego grama. Czyli jeśli ktoś się decyduje na przejście na tak zwaną dietę owocową, bo ostatnio z kimś rozmawiałam i jestem na owocach głównie. I to trwa już od tygodnia, czy od dwóch, czy od trzech tygodni. To co do ty o tym myślisz? Myślę, że szybko przejdzie tej osobie ta dieta. W sensie, że zacznie się źle czuć? Nawet nie tyle to, tylko po prostu to jest dieta bardzo monotonna i nie uważam, żeby ktoś był w stanie utrzymać taką dietę w dłuższym okresie czasu. Mhm. No na pewno będzie się po jakimś czasie gorzej czuć, natomiast myślę, że po prostu prędzej czy później i tak zrezygnuje z tej diety ze względu na to, że jest tak monotonna. Co jeszcze z tym przekonaniem, bo od razu pojawiają mi się pytania w głowie i one wynikają z tego, że z różnymi osobami rozmawiam i ktoś na przykład coś komentuje albo ma pytania. Więc ostatnio spotkałam się z takim stwierdzeniem, że jem mięso, bo białko z mięsa jest lepiej przyswajalne niż białko z... Tofu. Tutaj chodzi o strawność i przyswajalność aminokwasów, tak? I w zależności od tego, jak bardzo jest e, produkt e, przetworzony, tym będzie mieć tą strawność lepszą. Czyli na przykład koncentraty izolaty białka sojowego będą miały lepszą strawność w porównaniu do produktu, takiego jak suche nasiona strączkowe, e, soja będzie miała też tą strawność lepszą, te na przykład produkty typu tofu od innych strączków, jak na przykład soczewica czy fasola. Nie są te różnice jakieś takie super istotne w naszej takiej codziennej diecie. Ja myślę, że a versus mięso, to też nie jest istotne. Versus Twoje mięso istotne? jest, tak. No uh -huh. bo versus mięso faktycznie e, strawność produktów roślinnych, no, będzie niższa, tak. To ze względu właśnie na fitozwiązki, ze względu na błonnik. Natomiast nie jest to bardzo istotne. M, to porównywanie strączków typu właśnie e, izolaty białka sojowego i e, na przykład tofu i tego typu produkty w diecie takiej osoby, która nie ma jakiś bardzo wysokiego zapotrzebowania na białko, takie. to są izolaty białka sojowego? Czyli tutaj już mamy um, takie białko, które jest... To są takie odżywki białkowe. To już takie w proszku. Tak, już jest w proszku, to są już aminokwasy. Do koktajli tak, możemy tak, sobie dodawać. Tak, to dodajemy do diety wtedy, kiedy ktoś nie może z jakiegoś powodu spożyć większej ilości białka. Czyli na przykład osoby, które mają wyższą aktywność fizyczną i powiedzmy, że budują masę mięśniową. tak? I Nie chcą jeść kurczaka codziennie. Nie chcą mieć kurczaka, ale też jakby te osoby były na diecie roślinnej, to być może nie dostarczyłyby odpowiednich ilości białka z samej diety. No bo po prostu trzeba by było bardzo dużo jeść, co związałoby się też z tym, żeby były bardzo syte te osoby po posiłku ze względu właśnie na błonnik, no i nie było to efektywne, tak. Natomiast jak my porównamy sobie soję do innych roślin strączkowych, jak wcześniej wspominałam, tutaj te aminokwasy, tak, mają znaczenie, ale ja myślę, że tak, taki ogół tej diety jest ważniejszy, czyli jeżeli ktoś nie ma bardzo wysokiego zapotrzebowania na białko, to bardziej się liczy to, żeby miał w ogóle białko, produkty, które mają więcej, więcej białka w swoim składzie, czyli strączki, tak, do tego dodamy produkty sojowe, które mają tą strawność wyższą, mają, y, które mają tą jakość białka wyższą. Super. Natomiast to nie jest tak, że my musimy koniecznie, bo ważniejsze jest to, ile my mamy tych produktów białkowych w diecie. Soja może występować, chwilę o tym mówiłaś wcześniej, pod wieloma postaciami i tak jak idziemy do sklepu, jakiegoś większego sklepu, no to możemy tą soję kupić właśnie w różnych formach. W postaci tofu, tempehu, mleka i sosu sojowego. Ale też um, edamame, to są takie... Niedojrzałe tak, strąki soi. Niedojrzałe. Miso jest jeszcze natto, które jest niezwykle interesującym produktem, z niezwykle interesującym smakiem. W ogóle myślę sobie, że jest też tak bardzo zróżnicowana w ogóle smakowo, to, to też jest ciekawe w ogóle dla naszych kubków smakowych i dla naszego doświadczenia jedzenia, tak, by the way. Ale też są jogurty sojowe, więc trochę tych produktów jest. Czy my możemy powiedzieć, że któreś z tych produktów są lepsze od innych? Czy jeśli chcemy mieć. To białko roślinne, to warto jest próbować różnych y, produktów. Jak Ty to widzisz? E, ogólnie, im mniej jest produkt przetworzony, tym lepiej, ale mówię tutaj też o takim minimalnym przetworzeniu. A czyli które z przykład, tych produktów, które wymieniam, są przetworzone? A, one wszystkie będą bardziej lub mniej przetworzone, bo te nieprzetworzone to są po prostu suche nasiona soi, tak? E, natomiast produkty typu. Mm, Tępek czy tofu, znaczy to już są produkty przetworzone, ale są minimalnie przetworzone, na przykład tempek jest fermentowany, tak? na to też podlega właśnie tej fermentacji bakteryjnej. No tofu no to powstaje właśnie z nasion soi, tam prasowane jest koagulanty, tam są jakieś dodawane i właśnie dzięki temu na przykład jest źródłem babnia. Tak? Uh, więc to są produkty, które są minimalnie przetworzone, ale one są cały czas bardzo wartościowe, na przykład tofu, jeżeli ma te koagulanty, jeżeli to jest takie twarde tofu, no to jest świetnym źródłem nie tylko białka, ale jednocześnie wapnia, bo nie każde tofu będzie miało tak dużo wapnia, bo na przykład tofu silken, takie chyba też jedwabiste, to jest taka dodatkowa nazwa, taka inna nazwa, ono będzie akurat miało mniej wapnia w porównaniu do tofu twardego, tempeh też będzie mieć więcej wapnia, um, właściwie to im twardsze jest to tofu, tym powiedzmy, że ma więcej wapnia, tak, Um, to są produkty, które są bardziej wartościowe, mm, natomiast są też takie produkty, które są robione z mączki sojowej albo ogólnie z... Mm, z jakichś takich pozostałości, ok, okar, okry, tak się nazywa, czy tych pozostałości na przykład mm -hmm. po produkowaniu napojów sojowych. I to są produkty, które mogą być też znowu bardziej lub mniej wartościowe, bo jeżeli to są produkty zrobione na przykład z mączki sojowej, na przykład takie teksturaty sojowe, coś tam sojowe, ala schabowe, takie są produkty, no to one będą też świetnym źródłem białka, natomiast one nie będą miały za dużo wartości odżywczych, będą miały mniej wartości niż tofu, czy, czy ogólnie jakieś niż tofu na przykład, czy tempeh, tak, czy na przykład edamame, natomiast um, cały czas nie są to jakieś złe produkty, bo my możemy sobie podbijać nimi białko, natomiast produkty typu, typu jakieś pasztety sojowe, typu jakieś, um, nie wiem, jakieś słodycze, jakieś burgery, do których dodaje się też mączkę sojową, no to tutaj te produkty będą mniej zdrowe, ale to nawet nie tylko ze względu na to, że tam jest soja i to jest jakiś inny rodzaj soi, tylko po prostu chodzi o tą otoczkę, że ten produkt jest po prostu inny, albo ma więcej cukrów, tłuszczów, może ma jakieś tam dodatkowe składniki, które mm, będą miały negatywny wpływ na organizm, tak? Więc tutaj o to chodzi, z czym te produkty są jedzone. Natomiast produkty im mniej przetworzone, tym będą bardziej wartościowe. Te bym polecała wybierać, chociaż nie zawsze udaje nam się zrobić tak, żeby zawsze dokonywać dobrych wyborów i nie zawsze też musimy tych jakiś takich idealnych wyborów. Super, dokonywać. że to mówisz. Tak, no bo wiesz, no to wszystko zależy od tego, jak całokształt kształt naszej diety wygląda, tak? a nie jakieś e, pojedyncze produkty wybrane. A ty, jakbyś miała wybrać, mm. co ty wybierasz, bo ty jesteś weganką, nie? I to już od ilu lat? Wiesz co, ja nie pamiętam. Na pewno ponad Tak 10, długo, że już nie pamiętasz? Ja, ja nie wiem, ponad 10 na pewno e, nie jem mięsa, tak. Mm -hmm. I ty, jako weganka, jakie najczęściej produkty sojowe wybierasz? Nie, nie pytam o marki, pytam bardziej o te formy soi. No jasne. Wiesz co? Tofu i tempech najczęściej wybieram, chociaż Edamame też bardzo lubię. Um, tofu to, jest to taki Edamame produkt, który... dziwnie pachnie podczas gotowania. Nie wiem, mi się to, to podoba. To u mnie przynajmniej. Aha, się. <laughs> tak. Wiesz co? Tofu zawsze mam w lodówce. To jest taki produkt, bez którego ja nie funkcjonuję, to jest moje ulubione źródło białka. Um, no, i powiem ci, że takie produkty jak soja, y, ugotowana soja, z której coś się robi, na przykład kotlety, tak. Jadłam to może ponad 10 lat temu ostatni raz. Nie jadłam od tamtej mm -hmm. pory wcale, ale to tylko dlatego, że po prostu dłużej się ją gotuje niż inne strączki. Um, jest bardziej problematyczna. A tofu jest takim produktem, który zawsze możemy szybko dodać do diety. To też mąka sojowa jest bardzo fajna. Czy jak zgłaszają się do ciebie osoby, które chcą zmienić swoją dietę, to. Czy zdarzają się takie przypadki, że ty jednak mówisz komuś, nie, nie, nie powinieneś jeść soi? Czy w ogóle ty, jako dietetyczka, widzisz takie grupy osób z jakimiś problemami zdrowotnymi, które nie powinny jeść soi? Nie ma takich grup osób, które nie powinny jeść całkowicie soi, natomiast to zależy, tak? Bo jeżeli ktoś na przykład przyjmuje lewotyroksynę, przyjmuje hormony tarczycy, no to nie można tego łączyć z soją, ale tak naprawdę na lewotyroksynę wpływa tak dużo innych rzeczy, że my nie możemy powiedzieć tylko, że soja tutaj ogranicza przyswajalność leku, ale po prostu bardzo dużo innych rzeczy też. Ale tutaj nie chodzi o to, że ta osoba nie może spożywać soi, tylko po prostu no. trzeba zachować odstęp kilka godzin od spożycia leku i soi. To, to nie znaczy, że ta osoba nie może jeść. Jedyna, jedyna grupa osób to są osoby, które mają alergię na soję, tak? No więc hmm. to są osoby, które nie mogą. Natomiast oprócz tego ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby jeść soję w przypadku innych grup osób. Czy jest taki wskaźnik, który pokazywałby, że jemy za dużo soi? Czy możemy w ogóle powiedzieć, że jakaś Ilość soi spożywana dziennie to jest za dużo i to nam zrobić coś nie tak z naszym organizmem. Ja bym bardziej klasyfikowała to może pod kątem właśnie tych izoflawonów, bo izoflawone to są bioaktywne substancje, które są w produktach sojowych. Z badań um, takich populacyjnych, szczególnie wśród osób z Azji, wiemy, że mogą spożywać duże ilości izoflawonów, czyli powiedzmy, że nawet tam 75 mg produktów, znaczy mg izoflawonów na dzień. Co by się wiązało z spożyciem na przykład trzech porcji produktów sojowych? 3, 2,5 coś około, około tego porcji, czyli na przykład porcja to będzie około 85 g tofu. Powiedzmy, że jakie kostka ma 200 g, to będzie taka mniejsza połowa. Do tego będzie na przykład szklanka napoju roślinnego, to będzie mniej więcej około też 100 g edamame, to jest porcja. Więc jeżeli ktoś spożywa więcej niż 3 porcje produktów sojowych na dzień, Więcej niż trzy, powiedziałabym, że może to jest za dużo w dłuższej perspektywie czasu, bo w krótszej perspektywie, czyli powiedzmy, że kilka dni pod rząd, albo e, spożywa raz na jakiś czas, więcej jak trzy porcje produktów sojowych na dzień, to cały czas jest w porządku. Natomiast um, zbyt wysokie spożycie produktów sojowych takie. Powiedzmy, że y, przewlekłe, tak, przez kilka miesięcy. Raczej bym unikała tego, tak. Tutaj ze względu na te izoflawony, chociaż wiemy z badań, że też nawet osoby, które powyżej 100 mg izoflawonów spożywały na dzień, nie musiały mieć niekorzystnych żadnych efektów, bo to wszystko jest bardzo zależne. Tak naprawdę to jest wszystko też od indywidualnego metabolizmu zależne. To może zaraz jeszcze postaram się jakoś y, wyjaśnić. Y, natomiast w skrócie y, możemy spożywać tak powiedzmy dwie porcje soi do trzech na dzień. Może nawet nie codziennie, jeżeli ktoś chce jeść trzy porcje. Co nadzieję, generalnie że... i tak i... wydaje mi się dużym wyzwaniem, nie? żebyśmy do każdego posiłku mieli dodawać nie wiem, pół kostki tofu czy całą kostkę tofu. No, to jest po prostu jakby, to chyba szybko też by się znudziło takie jedzenie. Nie? Mam poczucie, yy, że jakby każdy posiłek czy posiłki dziennie główne. Yy, I myślę, że to, o czym rozmawiamy, jest chyba związane też z tym takim przekonaniem, czy mitem, który jest gdzieś, jest gdzieś powielany w sieci, a który brzmi: od soju urosną ci piersi. Czyli właśnie strach przed ty, tymi izoflawonami sojowymi, zwłaszcza wśród mężczyzn czasami się jeszcze pojawiają głosy o niepłodności. Mhm. E, więc jakbyś mogła tutaj rozparcelować to stwierdzenie. Jeżeli chodzi o gospodarkę hormonalną, to powiem może tak, najpierw bardziej ogólnie, że izoflawony przy spożyciu takich normalnych dawek, czyli po prostu, może inaczej, produkty sojowe przy takich normalnych dawkach, przy takich normalnych porcjach, czyli powiedzmy tam 2-3 tak na dzień maksymalnie, nie powodowałoby żadnych problemów, żadnych zaburzeń hormonalnych. Wiemy, że wśród kobiet żadnych zaburzeń hormonalnych nie ma ze spożycia izoflawonów. Wiemy tylko, też dodatkowo, że jedyna rzecz, którą pamiętam z badań, że wydłuża się czas y, trwania cyklu miesiączkowego o jeden dzień, tak średnio, ale to działa ochronnie y, w stosunku właśnie do nowotworu piersi, więc to akurat jest korzystne, tak? Natomiast w przypadku mężczyzn y, na podstawie dwóch metaanaliz, które y, badały hormony płciowe u mężczyzn, y, y, wiemy, że nie ma żadnego negatywnego wpływu na hormony płciowe u mężczyzn po spożyciu soi. I tam były nawet wysokie dawki izoflawonów, z tego co pamiętam. To badanie trwało od kilku tygodni do czterech lat, bo to, to były metaanalizy, więc to nie jedno badanie, tylko po prostu to były różne badania analizowane i one były tam w przedziale czasowym od kilku tygodni do czterech lat. Wiemy, że nie ma takiego negatywnego a, wpływu. Natomiast, co jest ważne, są jakieś tam pojedyncze, gdzieś tam jakieś case study, są jakieś takie pojedyncze mhm. przypadki osób, które faktycznie praktycznie doświadczyły zaburzeń hormonalnych, które miały zaburzenia erekcji, które miały y, tak, czyli po prostu y, u mężczyzny rosły piersi, przy spożyciu bardzo wysokich dawek izoflawonów i to było 360 mg izoflawonów na dzień y, przez okres chyba tam około 3 miesięcy. Był mężczyzna, który spożywał 3 litry mleka sojowego i był też chłopak... Codziennie? Codziennie, tak chyba przez trzy miesiące, ile do pamiętam. Ale to jakieś było badanie, czy on tak zupełnie... To był case study. On tak sobie robił i nie wiemy dlaczego tak robił. Znaczy ja do końca nie wiem dlaczego okay. on tak robił, ale to był case study, czyli opis przypadku tego mężczyzny. I jest też opis przypadku innego mężczyzny, który spożywał. Um, 360, około 360 mg izoflawonów na dzień, czyli powiedzmy, że spożywał więcej niż 6 kostek tofu na dzień. I tak przez kilka miesięcy też, tak? I jak przestał. To brzmi znaczy, jak eksperymenty, Tak, on przeszedł na dietę wegańską, ujął tam te, tego, mm -hmm. z tego co wiem. Ale on spożywał to przez kilka miesięcy, yy, doświadczył zaburzeń erekcji, natomiast po zaprzestaniu jedzenia produktów sojowych wtedy tych problemów już nie miał. I to są te przypadki, natomiast nie ma takich przypadków wśród ludzi, nie ma takich w ogóle. Badań wśród ludzi takich. No, Prawidłowości jakichś największych? Znaczy, uh -huh. no tak, jakichś większych badań, jakichś takich dobrze skrojonych badań eksperymentalnych, takich powiedzmy, le, takich e, klinicznych, które by na coś takiego wskazywały. ale... Któż chciałby w ramach badań jeść sześć kostek tofu dziennie? No, no tak, ale, znaczy ja bym mogła, wiesz, ale. Okay. Ja w sumie jem dużo, ale powiem ci, że. Mm, A ile już że... kostek tofu dziennie? No tak, jedną co najmniej, ale no, zdarza się, że więcej. Ale jeszcze tylko przepraszam, że Ci przerwę, ale powiem Ci jeszcze, że ta cała otoczka z, z izoflawonami i z tym, że mają takie duże, taki duży wpływ na hormony i to wszystko, co się bierze, to też jest z badań na zwierzętach. Dlatego, że to w badaniach na zwierzętach wykazano te negatywne skutki zdrowotne, to w badaniach na zwierzętach wykazano zaburzenia hormonalne i stąd to się bierze, że ludzie przekładają właśnie te badania na zwierzętach na badania na ludzi. Ale tam są bardzo duże różnice w przyjmowaniu izoflawonów, bo tam zwierzęta dostawały te dawki takie duże, na przykład ponad 300 mg izoflawonów, nawet nie na dzień, nawet nie na osobnika, tylko na kilogram masy ciała. Tak? Więc tak. to były duże dawki mm -hmm. i to jest, jest różnica, tak? więc no, my no, nie możemy tego, to jest nierealne, żebyśmy tak nie Nie możemy ekstrapolować tych wyników badań na, znaczy tak, na ludzi. Tak, to jest nierealne, żebyśmy my mm -hmm. tyle soi jedli, tak jak wspominałaś wcześniej. Tak, że to jest, trochę, no, to jest dziwne. Drugie przekonanie, czy też strach, obawa, y, różnie można byłoby to nazwać, myślę. Soja jest modyfikowana genetycznie, w związku z tym nie jest dla mnie zdrowa, to nie, to nie jest nic dobrego, jedzenie takiej soi. Jak ty sobie radzisz, jako osoba, która pracuje z pacjentami na co dzień z takim przekonaniem? Już może pominę tę kwestię, czy produkty genetycznie modyfikowane są dobre, czy złe dla naszego zdrowia. Tak, ja w ogóle odsyłam do podcastu, który nagrałam. Y, no, jakiś czas temu, gdzie z moim gościem rozkładamy też na czynniki pierwsze temat GMO. Więc nie będziemy tutaj o tym rozmawiać. Natomiast, jakbyś mogła, bardziej w kontekście takim zdrowotnym, o tym tak. powiedzieć. Ja też odsyłam do tego podcastu. Świetny podcast, przesłuchałam. I jeżeli chodzi um, o obawy, no to. No, w Europie no w, po, w Polsce nie mamy soi modyfikowanej genetycznie w żywności dla ludzi, więc no, jeżeli ktoś się obawia soi genetycznie modyfikowanej, no to nie ma jej tak, w żywności. No jeżeli by była, no to musiałaby być oznaczona. Taki produkt musiałby być oznaczony, jeżeli jestem więcej niż 0,9% genetycznie modyfikowanego organizmu w produkcie. Natomiast jeżeli ktoś się obawia, no to, to może tutaj bym zwróciła uwagę na to, żeby mieć mniej mięsa, ponieważ tam głównie idzie ta soja modyfikowana. Genetycznie do pasz, tak? Ponad 76% soi genetycznie modyfikowanej to jest po prostu soja, która idzie na pasze dla zwierząt, tak. Czy jest mocno prawdopodobne, że soję GMO spożyjemy bezpośrednio jedząc kurczaka czy inne mięso, aniżeli tofu czy mleko sojowe? Tak, dokładnie. Bo ten kurczak był karmiony soją GMO. Ciekawy, bardzo wniosek, myślę, z naszej rozmowy. Mamy ten temat, też myślę, że dosyć ważny. Soja u kobiet powoduje raka piersi, też o tym chwilę mówiłaś, Jak się mogła to rozwinąć może zaczyna od tego znaczy jak już wspominałam wcześniej że może różnie działać na tkanki w organizmie więc wiemy że będzie mieć działanie antyestrogenne na tkanki piersi więc będzie to działać korzystnie jednak jest tak jak mówiłam wcześniej bardzo dużo mitów e, związanych ze spożyciem izoflawonów nawet już po wykrytym e, nowotworze piersi w każdym przypadku jednak nie mamy e, żadnych danych które by stwierdzały na ten moment przynajmniej nie mamy żadnych danych które by stwierdzały że powinniśmy się obawiać jedzenia soi e, zarówno w przypadku profilu jak i już wystąpienia nowotworu piersi. Z tego co wiemy, szczególnie wśród azjatyckich populacji z tych badań, że spożycie soi wręcz działa ochronnie i ten efekt jest liniowy, także im więcej produktów sojowych jest w diecie, im więcej izoflawonów jest w diecie, tym jest niższe ryzyko wystąpienia nowotworu piersi. Z tego co pamiętam, to chyba około 10 mg izoflawonów na dzień, to już był taki efekt, który naprawdę super działał ochronnie. I te 10 mg, no to jest nawet pół porcji soi, bo tak około... Tak, w porcji tofu będzie około 25 mg izoflawonów. więc nawet nie trzeba całej porcji soi na dzień spożywać. Wiemy z, właśnie z tych dużych badań azjatyckich, z Singapuru, z Chin, że taki jest efekt ochronny, szczególnie jeżeli w okresie dzieciństwa dziewczynki miały podawaną soję, no bo też w Azji ogólnie tofu i produkty sojowe są podawane przy rozszerzaniu diety, nawet. tak? I od małego dzieci dostają tam te produkty od tysięcy lat, więc no, tego się nie musimy obawiać. Natomiast w przypadku już wystąpienia nowotworu piersi, wiemy też z badań, że jest też znowu efekt ochronny, że jest mniejsze ryzyko nawrotu nowotworu piersi i jest mniejsze ryzyko śmiertelności, ogólnie jest niższa śmiertelność powiedzmy tak. I znowu ten efekt jest liniowy. Tam było około 11 gramów produktów sojowych na dzień, które miało już korzystny efekt. Super. Produktów sojowych, tutaj nie izoflabonów, mhm. wtedy tylko już produktów sojowych, y, około tam 11 gramów. Super, super wiadomości. Myślę, że dla tych wszystkich, którzy mają wątpliwości, nawet mi się zremowało niechcący. <grym> Kolejny mit. Kolejny mit to jest taki życiowy mit, taki, taki z codzienności. Białko soi nie zastąpi białka z mięsa dzieciom, ale przede wszystkim kobietom w ciąży. No właśnie nie wiem skąd ten mit się wziął. Bo, no, w ogóle nam trudno jest. Nawet... Nie uważa, że trudno nam zaakceptować w głowie dietę kobiet w ciąży, które decydują się podczas bycia w ciąży na bycie weganką jednocześnie, albo w ogóle zrezygnowanie z mięsa, czyli chociażby przejście na ten wegetarianizm. Że to jest po prostu takie ciężkie do zaakceptowania, że się wydaje gdzieś tam podświadomie, w wyniku tego, jak jesteśmy wychowywani. A no sorry. No, sorry w kulcie mięsa, jednak. I tak, takie są fakty. E, a przynajmniej te kilkadziesiąt lat, kilkadziesiąt lat temu, no, że mam takie poczucie, że ta kobieta robi krzywdę sobie, a przede wszystkim e, dziecku, nie? Płodowi. To szczerze mówiąc, nie jestem pewna, dlaczego ten mit jest cały czas powtarzany, ale m, widzę, że coraz mniejsza już jest tendencja do powtarzania tego mitu, bo coraz więcej osób jednak wybiera produkty roślinne. Ta dieta jest tak jakby coraz bardziej też akceptowana. Ja to też widzę u pacjentek, które przychodzą od lekarzy, że już nie słyszą takich rzeczy, żeby właśnie. E ograniczać produkty sojowe, wprowadzać więcej mięsa, żeby było ogólnie mięso w diecie. Natomiast jak najbardziej produkty sojowe, typu właśnie tofu, mogą stanowić doskonały zamiennik mięsa w diecie. Jest to też związane z tym, że one będą miały dużo między innymi aminokwasu lizyny, który też się w mięsie znajduje. Więc jak najbardziej w diecie dzieci, w diecie kobiet ciężarnych, to mogą być produkty, które stanowią zamiennik mięsa. Aczkolwiek znowu tutaj ta ilość błonnika może być problematyczna. Więc jeżeli Kobieta w ciąży ma wyższe zapotrzebowanie na białko, ma wyższe zapotrzebowanie na żelazo i je więcej produktów pełnoziarnistych, to może być po prostu bardziej najedzona, powiedzmy, po tych posiłkach. Tak, ta sycość jest wyższa, więc wtedy ja nawet bym bardziej proponowała już wybierać produkty trochę minimalnie bardziej przetworzone, czyli na przykład zamiast fasoli wybierać tofu albo tempeh, bo łatwiej jest pokroić na kanapki i zjeść mniejszą porcję niż e, pasty z fasoli. No właśnie, a co z tym żelazem, które się mocno jednak kojarzy, że pozyskujemy go z mięsa? Ja nie wiem, czy to jest błędne, czy nie. nie znam się, nie, nie, Aż tak mocno się nie znam na jedzeniu. To znaczy, mamy dwie formy żelaza: formę niechemową i chemową. I ta hemowa jest pozyskiwana z mięsa, natomiast niechemowa z roślin, natomiast forma niechemowa z roślin i tak jest w organizmie przekształcana, konwertowana do formy chemowej, bo to jest jedyna forma, która działa w naszym organizmie. Um, więc no, zarówno z roślin, jak i z mięsa możemy spożywać żelazo i jeżeli ktoś, nawet jak ktoś je mięso, na co, może nawet nie wiem, nie na co dzień, tylko je kilka razy w tygodniu, to i tak ma więcej żelaza z produktów roślinnych, no bo jest wyższe prawdopodobieństwo, że je kaszę, pieczywo, no może orzechy, tak, zielone jakieś warzywa wtedy, kiedy nie je mięsa. Byśmy jeszcze spojrzały na tę dietę osób, które przechodzą na fleksitarianizm albo na wegetarianizm, to już na razie myślę, że możemy odpuścić weganizm sam w sobie, to twoim zdaniem taka dobrze zbilansowana dieta, już nie mówię o ilościach, co powinna zawierać codziennie? Ja co wiem, powiem, że współpracujesz tak, indywidualnie tak, z ludźmi, tak, tak. żeby móc dostosowywać pewnie te diety i do trybu życia, i do nie wiem, wieku, i do potrzeb, i do tego, co w sumie lubimy jeść, a co nam totalnie nie sprawia przyjemności, bo na przykład nie, nie cierpię kalafiora, ale broku już tak, nie? więc jakby Dobra. zakładam, że... No tak, ale gdybyśmy chociaż takimi grupami produktów spróbowały popłynąć. Tak, grupami produktów, czyli produkty białkowe, czyli strączki, soja, do tego dochodzi na przykład masło orzechowe, może dość komosa ryżowa, która też jest świetnym źródłem białka. Do tego dochodzą makarony strączkowe. Jeżeli ktoś je. A to jest w ogóle nabiał, super czy... sprawa. Przepraszam, hmm. że ci przerywam. Te makarony strączkowe. Ja w ogóle je odkryłam jakiś rok temu i one są przewspaniałe. Bardzo szybko się je gotuje, to jest jakieś 6 minut. Są mega proste w tym sensie, że jakby nic tam w składzie, nic tam nie jest dodane, to jest po prostu ciecierzyca, na przykład w ten sposób podana, w postaci makaronu. No i do tego dodaję sobie jakieś warzywa, do tego coś tam sobie, jakiś sos i po prostu mam już super obiad, nie? Tak, to jest w ogóle bardzo fajny pomysł, bo dzięki tym makaronom nie musimy myśleć o tym, żeby jeszcze gdzieś coś dodać, normalnie tak, tak normalnie powiedzmy. W naszym posiłku no, musimy mieć białko węglowodane, tak, więc bierzemy zwykły makaron, do tego dodajemy strączki, no albo mięso, jak ktoś je mięso, Natomiast w przypadku makaronów strączkowych, to my tam już mamy białko i nie musimy koniecznie dodawać. E bo tam też są węglowodany, tak? No bo to są rośliny. Nie musimy koniecznie już do tego dodawać drugiego makaronu, więc wystarczy nam ten makaron. Nie musimy już specjalnie dodawać jakichś innych źródeł białka. No i wystarczą warzywa, jakieś zdrowe tłuszcze. Super. Naprawdę te makarony są świetnym pomysłem i też są łatwiej przyswajalne niż ugotowane strączki, no bo po prostu stłusz, to też produkt minimalnie przetworzony. No i dzięki czemu jest łatwiej strawny no białko węglowodane, tak, czyli pełnoziarniste produkty w miarę możliwości jak najwięcej, ale to znowu zależy, bo też to, to zależy od tego, jak, ile kto może spożyć i jakie produkty ktoś może spożyć, bo są różne sytuacje. Natomiast te pełnoziarniste będą miały po prostu więcej składników, więcej wartości odżywczych. Warzywa, połowa talerza, warzywa i owoce, z tym większość warzyw niż w porównaniu do owoców. Tak. Dobrze jakby były zielone warzywa ze względu na żelazo, na wapń, na Asfoliowe, na witaminy z grupy B. Do tego tłuszcze, czyli tutaj głównie tłuszcze wielonienasycone, jak orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, olej rzepakowy, więc tłuszcze płynne i tłuszcze stałe. Więc to są takie produkty, które są podstawą talerza i one w zasadzie wystarczą. Tak? My, to od nas zależy, co my zrobimy z tymi e, posiłkami, z tymi produktami. Ostatnie pytanie na koniec. Czy ty masz takie poczucie, że lekarze w Polsce, dietetycy są na czasie z badaniami naukowymi, bo to, co też ja uważam, że jest, dlatego też zaprosiłam cię do tego podcastu, to, to, co bardzo mi się podoba, to to, że właśnie to, jak ty edukujesz i opowiadasz o tym, co powinniśmy jeść, to bazujesz na danych naukowych, nie? Co bardzo trudno jest bazować na badaniach naukowych w każdym temacie, tak? Więc jak na przykład jesteś osobą, która się w czymś specjalizuje, łatwiej ci jest to zrobić. Możesz sobie tam notyfikacje ustawić z, hmm. na mailu, żeby ci przychodziły najnowsze doniesienia. Możesz gdzieś tam na bieżąco śledzić. Natomiast, jeżeli jesteś dietetykiem, który pracuje, czy lekarzem, który pracuje z większą gruz, grupą osób, masz więcej specjalizacji, no to po prostu trudno ci jest też być cały czas na bieżąco. Natomiast, ja myślę, że jeżeli wypowiadasz się na jakiś temat w internecie czy gdziekolwiek, no to musisz sprawdzić najnowsze doniesienia, ale to. Chodzi o to, żeby aktualne były te, te badania, tak? Druga rzecz, że osoby, które gdzieś tam śledzą te badania, um, śledzą te doniesienia, nigdy nie powiedzą ci na 100% jest ten pewien, że tak jest. Jeżeli, tego, jeżeli się nie upewnią, jeżeli tego y, też nie sprawdzą na większych badaniach, na jakichś badaniach klinicznych. Ja na przykład wspominałam, że my tej literatury, którą mamy, na podstawie tych badań, które mamy, wiemy, że na przykład soja może działać ochronnie w przypadku nowotworu piersi. Ja nie wspominałam, że też w przypadku nowotworu prostaty, bo też będzie działać ochronnie. Są też pewne doniesienia w przypadku nowotworu płuc, nowotworu jelita grubego, więc są takie doniesienia, natomiast też to nie są dowody, które są bardzo powiedzmy klarowne, spójne. Są rozbieżne wyniki tych badań, więc tak jakby trudno jest powiedzieć, na ile można opierać się akurat na tych wynikach, ale możemy powiedzieć, że no, są takie przesłanki, tak? To jest ważne. Natomiast ja to, co widzę w social mediach, ja też nie chcę nikomu oceniać. A ja tylko widzę, że czasem jest tak, że takie jest zero-jedynkowe podejście, że nie jedz tego, bo to i to się dzieje, tak? Że e, tofu Posłuchaj, teraz zbiegać, jest nurt tak? jedzenia czerwonego mięsa, je, wychodzenia z weganizmu czy z wegetarianizmu, i powrót do jedzenia czerwonego mięsa. W sensie to są takie historie, że nie będę przytaczać, bo sama na ten temat e, robiłam. E, na moim profilu się pojawiały te treści na ten temat, e, gdzie mamy przecież badania, które pokazują, jakie są efekty dla naszego zdrowia jedzenia czerwonego mięsa, w szczególności przetworzonego. Nie? E, no ale widać to, że gdzieś poza tym, że mamy ten nurt ograniczenia mięsa wegetarianizmu, wega, weganizmu, no to pojawia się też z drugiej strony trochę osób, i to też są na przykład dietetycy, czy dietetyczki na Instagramie, które uważają, że ograniczenie mięsa jest mega złe. I próbujemy edukować ten temat, nie? I mają swoje grono odbiorców. Więc wiesz, my żyjemy w takim świecie jednocześnie. A jak tak, ja pytam kogoś, to... a podaj na przykład badania, no to już nikt nie jest w stanie podać te, tych badań, które by to pokazywały, udowadniały. Ale wiesz, ja myślę, że są w stanie podać te badania, bo znajdą sobie pewnie takie badania, bo zawsze można znaleźć badanie, które będzie potwierdzać e, twoją hipotezę, że na przykład e, mięso jest świetnym źródłem żelaza, świetnym źródłem e, a, no tak. E, tak. A no wiesz, i... jak to się nazywa w badaniach naukowych Cherry Picking, tak, tak, czyli tak, że tak, wybieranie tak, sobie no. tych badań, które pasują do mojej tezy. Mhm, mhm. Dokładnie. Więc zawsze sobie coś tam znajdziesz, więc bardzo trudno jest polegać na, jakby to powiedzieć, jak śledzimy jakichś specjalistów. To jest ważne, żeby zrozumieć, że specjalista ci nigdy nie powie, że jest pewien, że coś w jakiś sposób działa i że nie ma żadnych badań, takich kontrbadań, które by ten efekt podważały. Tak? Bo są... Tutaj też chodzi o jakość badań, chodzi tutaj o grupy docelowe, o, znaczy o dobór grup tak, do, do badań, chodzi tutaj też o to, czy to były badania kliniczne, czy to były bardziej takie pilotażowe badania, bo my mamy nawet takie pilotażowe, znaczy są takie pilotażowe badania na przykład w zakresie niepłodności u mężczyzn i spożycia soje ja nie wspominałam o tym, ale są takie badania, gdzie faktycznie wskazywało, wyniki wskazywały na to, że Osoby, mężczyźni, którzy spożywali, którzy mieli wyższe stężenie izoflawonów w moczu, z tego co pamiętam, mieli mniejszą jakość działania plemników, tak, że po prostu było wyższe ryzyko niepodności u nich, ale z drugiej strony są też badania, które podważały to, były badania, które wręcz sugerowały, że wyższe stężenie genisteiny działa korzystnie i co ciekawe też jeszcze było, w ogóle badania były na szczurach, które tam prowadzono przez kilka dni, gdzie podawanie genisteiny miało w ogóle świetny wpływ na e, spermatogenezę u, u tych szczurów. Tutaj znowu ja nie chcę wracać do badań na szczurach, bo tak jak mówię, że nie można tego dokładnie przekładać, ale zobacz, jakie są wyniki i można sobie coś z tego dobrać. Natomiast te wyniki akurat w przypadku tych badań po, e, dotyczących płodności nie są jednoznaczne, bo jak wspominałam wcześniej są metaanalizy podsumowujące. Badania hormonalne u mężczyzn, i my na podstawie tych metaanaliz widzimy, że nie musimy się bać niczego, jak spożywamy normalne ilości produktów sojowych. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że zawsze można gdzieś coś wyciągnąć, zawsze można um, dobrać sobie coś do tego i, i jednak gdzieś tam swoją teorię głosić. Wniosek z tego taki, że jak już obserwujemy kogoś w internecie, w szczególności w social mediach, to warto jednak obserwować te osoby, które. Potwierdzają swoje wiem, stwierdzenia, te ze badaniami naukowymi, ale najlepiej, jeśli to będą metaanalizy. Jeśli właśnie. No, na... Co, nawet powiedziałabym, że wniosek może być też taki, że osoby, które nie są faktycznie pewne wszystkiego, no bo jednak, jednak jest okay. tak, że jak. My mamy jakieś, y, jakieś wątpliwości, jak my mamy. Y, Dobrze y, mieć wątpliwości. Nawet no, tak, bo, powiedzieć. tak, bo chodzi o to, że jeżeli coś nie jest do końca jasne, to znaczy, że zawsze potrzeba więcej badań. Słowo badania najczęściej tak, używanym tak, słowem podczas tak, nagrywania tak, tego podcastu. Tak. Dobrze, i podsumowując, na podstawie aktualnych badań wiemy, że soja jest zdrowa. Możemy jest zdrowa, tak powiedzieć ale na koniec? Tak, jest zdrowa, ale znowu bym powiedziała, że to zależy od tego, ile ktoś je i z czym je produkty sojowe, jaka jest otoczka tak? Całego tego, całej tej diety. Super, że mówisz, soja jest zdrowa, generalnie, ale to zależy. Tak, no nie? bo przecież wspominałam o tym chłopaku, który jad y, ponad 6 kostek produktów tak. sojowych na dzień, tak? Więc jakby jemu powiedzieć, że jest zdrowa, a on by zaczął jeść 18 kostek, to nie wiem, czy on. Czy on faktycznie byłby zdrowy? Tak, ale to jakieś ekstremum, nie? Tak, tak, Ostatecznie dokładnie. mówimy o przeciętnym Kowalskim i Kowalskiej, nie, Górskiej, górskim, no. który, która, no, zastanawia się, czy jeść czy soje jest dla mnie zdrowa, czy potencjalnie zdrowa, czy też nie, i w ogóle myśli o włączeniu tego produktu do swojego jadłospisu i zastanawia się w jakich ilościach, pod jaką postacią, pod jaką formą. I czy od tego nie wydarzy mi się jakaś krzywda, więc myślę, że możemy tutaj odpowiedzieć na to pytanie tak ogólnie rzecz ujmując oczywiście z dodatkiem tego wiesz, tam tej gwiazdki, to zależy, że tak jakby nie urosną ci od tego, nie wiem, piersi mężczyzna, albo nie będziesz miał nowotworu piersi kobieta, tak? Albo jest to wartościowy dodatek do naszego jadłospisu. Ale warto przesłuchać cały podcast, żeby już wiedzieć, jak już doszliście do tego momentu, no to wiecie, że właśnie to zależy. O. Dziękuję Ci bardzo, Iwona, za rozmowę. Dziękuję również.